Poznaj Kasię. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne. Zaplanowany na wrzesień tego roku międzynarodowy konkurs Grand Prix w skoku otyczce imienia Tadeusza Ślusarskiego z nieznanych powodów nie odbył się. Jaka była tego przyczyna oraz co stało się ze środkami przeznaczonymi na ten cel? Dlaczego w tym roku nie został zrealizowany międzynarodowy konkurs Grand Prix w skoku otyczce Tadeusza Ślusarskiego? Nie wiem, co było przyczyną, ale tak jak wspomniałem, chyba kłopoty z pozyskaniem zawodników i sprawy organizacyjne związane z wymogami, które muszą być spełnione przy tego typu konkursie. Może bliższych informacji udzieliłaby pani dyrektor klubu, ponieważ szczegółów w tej sprawie nie znam. Możemy poprosić na chwilę pani Doroto na temat konkursu? Pan jeszcze mojego klubu nie przeprosił, więc nie mam o czym rozmawiać. Kto odpowiada za niezrealizowanie tego konkursu? Nie znam przyczyn. Także trudno by odpowiedzieć na to pytanie. Witam, Krzysztof Pusek z tej strony, z telewizji Pixel w Odpłotku. Witam serdecznie. Chciałbym zapytać się pani o sprawę konkursu skoku otyczce Tadeusza Ślusarskiego. Czy taki konkurs zorganizował? Ja jestem tylko sekretarką, jeżeli to ewentualnie proszę to kierować pytania do zarządu. Do zarządu, a proszę mi podać jakiś kontakt z osobą władną, wypowiedzieć się w tej sprawie. To znaczy nie wiem, proszę napisać pismo do nas, złożyć pismo, że chcecie coś takich i uzyskać informacji. Także proszę to na piśmie. Sekretariatu pisma. Ale to jest tylko krótkie pytanie, czy był organizowany konkurs w skoku otyczce? Ja to oczywiście przedłożę zarządowi i wtedy zarząd ustali. No rozumiem. W inny sposób nie da się uzyskać informacji. Proszę pana, tak jak mówię, proszę złożyć pismo tutaj do sekretariatu, prawda, z prośbą do zarządu i ja wtedy przekażę do zarządu i zarząd udzieli informacji. Dobrze, rozumiem. Dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę. Do widzenia. Do widzenia. Kiedy OKS może zwrócić miastu pieniądze z tym, nie wykonali tego zadania? Być może, że te pieniądze zostały spożytkowane na inne zadania z zakresu sportu. Także trudno mówić o zwrocie. Co do szczegółów nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ nie znam tej sprawy. Słucham. Witam, Krzysztof Kusek z tej strony, z telewizji Pixel w Otwocku. Halo, halo. Witam. Witam, no, panie Januszu. Krzysztof Kusek z tej strony, z telewizji Pixel w Otwocku. No i co w związku z tym? Chciałem zapytać o konkurs skoku otyczce Tadeusza Ślusarskiego. Czy OKS zorganizował taki konkurs w tym roku? Pisaliśmy do Urzędu Miasta, który jest, że tak powiem, współorganizatorem tego i współfinansuje. Jest tam obszerne wystąpienie od Polskiego Klubu Sportowego. Proszę sobie zajrzeć do materiałów. Nie jest to rozmowa na pewno na telefon. Na razie, cześć. Dlaczego tak ważne wydarzenie sportowe dla Otwocka nie odbyło się i gdzie podziały się pieniądze przeznaczone na organizację konkursu? Na chwilę obecną te pytania pozostają bez odpowiedzi.